Dzień dobry, moi drodzy, we vlogmasie numeru uno. Zaczynamy odliczenie do świąt. Ja nie wiem, kiedy to minęło, bo pamiętam dokładnie, jak nagrywałam rok temu pierwszego vlogmasa i minęło mi to tak. Tak jak wam mówiłam w ostatnim vlogu, vlogmasy u mnie będą takie tygodniowe. Nie wyrobiłabym, żeby robić je z jednego czy z dwóch dni, ale na moim TikToku tam filmy pojawiają się codziennie, regularnie, także zapraszam was bardzo serdecznie. W listopadzie kupiłam kubek i obiecałam sobie, że wypiję z niego pierwszy łyk zimowej herbaty dopiero 1 grudnia, także mamy 1 grudnia i już dzisiaj zrobiłam sobie świąteczną herbatkę do śniadania w moim nowym kubku. Powiem wam, że kładłam się w nocy wczoraj dosyć późno spać i tak walczyłam z myślami, czy nie otworzyć tych kalendarzy adwentowych po prostu już w nocy, no bo rzeczywiście wybił ten 1 grudnia, ale stwierdziłam, nie, poczekam, otworzę to razem z wami. Zobaczcie, dzisiaj w kalendarzu była miniaturka balsamu od Sol de Janeiro. Ja się zastanawiałam, czy nie kupić sobie takiego pełnowymiarowego zestawu. W przypadek podpatrzyłam w kalendarzu, że to będzie tutaj, to stwierdziłam, powstrzymam się, przetestuję, zobacz, że ja zabieram się za, muszę się pouczyć dzisiaj dużo, bo ostatnio za dużo prokrastynuję. Także ja lecę do nauki. Pokażę wam na szybko, co dzisiaj przygotowałam sobie na obiad. Ja uwielbiam takie pasty z pieczonych warzyw. Tutaj dałam sobie paprykę, pomidorki koktajlowe, marchewkę, ciecierzycę, czosnek, bazylię, co tutaj jeszcze jest? Seler naciowy, cebula, troszeczkę polałam olejem, dodam ulubione przyprawy, to sobie wszystko upiekę przez jakieś 30-40 minut, zblenduję na przykład z jogurtem greckim czy fetą. Do tego makaron i macie przepyszny włoski obiad, dosłownie sam się robi. Dobra, ja wrzucam do pieca moje warzywka i zabieram się. Kolejny dzień, dzień dobry rano, już jest 3 grudnia, ja nie wiem, otwieramy dzisiaj trójkę, najpierw zaczynamy od Douglasa. Mamy dzisiaj Beauty Blender, to bardzo dobrze, bo moja mama sobie chciała kupić, także leci do podarowania. Wizja idealnego niedzielnego poranka. Zobaczcie, wziąłam sobie moje śniadanie. Optymistyczna wersja była, że zjem jedno, ale na pewno jednej nie zjem. Wczoraj wieczorem zrobiłam ciasto na kardamonki rozkosznego. Ja uwielbiam te bułeczki. Coś bardzo podobnego jadłam w Oslo, bo to są takie właśnie typowo skandynawskie bułeczki. Ja je uwielbiam, także wzięłam na śniadanko. Tutaj one są palone takim syropem korzennym, tego nie widać. Już się nie mogę doczekać, po prostu śnieg za oknem i tutaj pyszne śniadanko. No nie wiem, czy zimowe, ale w sumie zimowe. Bo... jest niedziela i nic mi się nie chce. Chociaż trochę się ogarnę i zrobię wam mój live update. Dzień dobry, szybka zmiana i odzywam się do was ponownie dzisiaj. Jest niedziela, ja się wczoraj w ogóle nie odzywałam, dlatego że, powiem szczerze, zapomniałam. Grudzień to jest dla mnie moment takiego pędu. Ja nagrywam vlogmasy tutaj na YouTube'a takie tygodniowe i codzienne na TikToka. W tym wszystkim jeszcze staram się publikować taki mój dzienny, normalny content, żeby to nie opierało się tylko na vlogmasach, do tego jakieś kampanie reklamowe. Także trochę mi się tego zbiera. No i tak jak powiedziałam, zapomniałam wczoraj, ale rano się obudziłam i byłam po prostu strasznie sfrustrowana, dlatego że było tak dużo śniegu, że musiałam odwołać moje paznokcie i aktualnie nie wiem, co będzie z moimi paznokciami na święta, dlatego że no nie mam na jaki termin się umówić, dlatego także będę czekać, zobaczę, jak się ta sytuacja rozwinie. Trochę mnie to, powiem, no sfrustrowało, zdenerwowało i chwilę mi to zajęło, żeby ogarnąć później wszystkie sprawy bieżące, bo w sumie miałam trochę wolnego czasu, bo tych pazów nie miałam jednak. Wczoraj nagrywałam też kampanię dla Kinder Bueno Mini, którą niedługo będziecie mogli zobaczyć na moim Instagramie. Po prostu tak bardzo się cieszę i tak bardzo jestem wdzięczna, że mam możliwość pracować z takimi no markami, no, bo aktualnie no coraz więcej mam możliwości, żeby się rozwijać tutaj w internecie. Także jestem na maksa uszczęśliwiona. I dzisiaj właśnie się ubrałam, zebrałam, bo też muszę nagrać kilka filmów, taki dzienny content i jeszcze kampanię dla TCC, także trochę powiem wam, no tak jak powiedziałam, żyję w pędzie, ale niedziela, sobota to są takie dni, gdzie się nie uczę, więc mogę więcej tego czasu poświęcić na właśnie no inne rzeczy, na przykład takie związane bardziej z pracą w internecie, czy chociażby, żeby trochę po prostu odpocząć, zwolnić, bo tak też gonić i ciągle mieć tyle na głowie nie jest dobrze. Dzisiaj taka spokojna niedzielka,
powiem wam, tak pada śnieg od 2 dni, że ja nie wiem, jak ja wyjadę moim samochodem. Nie wyjadę moim samochodem. Mój samochód jest zablokowany w garażu na drugiej części mojego ogrodu. Także nie mam w ogóle dostępu do swojego samochodu i jak gdzieś będę musiała jechać, to będę musiała prosić moich rodziców, żeby mnie zawieźli. Zobaczcie, to zaraz będę na moim ogrodzie, ja idę zobaczyć do mojego garażu, jak wygląda mój samochód. Tak wygląda właśnie sytuacja u mnie. No jest piękny śnieg, tylko po prostu sytuacja ogólnie na drodze i to, że nie mam dostępu do własnego samochodu, mnie dobiła. No pewnie śniadanie dzisiaj owsianka. Zrobiłam taką pierwszy raz z kardamonem, z cynamonem. Dodałam już trochę budyniu waniliowego, tutaj owoce, krem pistacjowy. Ja tu wam jeszcze dzisiaj nie pokazywałam kalendarza, bo otwierałam go dzisiaj rano na TikToku, ale jeszcze nie pokazałam na programacji YouTube'owym, także były dzisiaj takie hialuronowe płatki pod oczy od 1-2-3. Witam się z wami rano. Ja rano byłam na mieście, teraz wróciłam do domu, jest godzina 11, zjadłam śniadanie, chwilę odpoczęłam i zabieram się za naukę. Ruszamy z nowym tygodniem, czyli ruszamy ze szkoły i z nauką. W tym tygodniu mam próbne matury, także no co, no zabieram się do pracy. Powiem wam, że jest mi tak ciężko bez samochodu, dlatego że kiedyś jak tego samochodu nie miałam i nie miałam prawka, to jakby ze wszystkim sobie radziłam bez problemu, po prostu rura i do przodu. No teraz jak nie mam tego samochodu, to jest tak, no jest źle. Jak rano w poniedziałek jadę sobie zrobić zakupy, coś do jedzenia, nadaję paczki, ja tych paczek zawsze mam dużo po prostu, to dzisiaj normalnie nie mogłam zrobić nic, nawet nie mogłam zbytnio dużo rzeczy kupić, dlatego że nie miałam tego gdzie wziąć, miałam wracać autobusem, ale mój autobus nie przyjechał, także wróciłam z moim tatą, później okropna pogoda, ale co, no nic nie poradzimy, ja dzisiaj też mam korki z matmy i pan powiedział, żebym przyjechała jeszcze wcześniej niż normalnie mam te korki. Nie wiem, czym ja tam mam pojechać. Nie wiem, nie wiem. Także ja zabieram się za naukę, tak jak wam mówiłam. Zacznę sobie pewnie przerabiania Nieboskiej Komedii. To jest najgorsza dla mnie lektura aktualnie. Dlatego nic nienawidzę, jak w lekturach jest mieszane 50 wątków. Taką czapkę dzisiaj kupiłam. Przed korkami napisałam sobie jeszcze wypracowanie z angielskiego i to jest taka mała motywacja dla was, dlatego że od roku staram się jak najwięcej pisać w języku angielskim i to bardzo upgrade'owało mój język. Teraz to wypracowanie, wiecie, maturalne przestało być już dla mnie straszne, odkąd tak często piszę te wypracowania, także spróbujcie i się sami przekonajcie. To jest po prostu niebywałe, ale witam się z wami jeszcze z łóżka. Tu jest mój pies, dlatego wszystkie odgłosy w tle to właśnie ona, ale nieważne. Mówię, że to jest niebywałe, dlatego że jest 8:30, a ja leżę i po prostu uczę się o Odzie do młodości. Dzisiaj klasycznie mamy czekoladkę i był też taki krem z kolagenem tutaj. Nie wiem, w sumie jestem tego bardzo ciekawa. Pokażę wam, co dzisiaj mieliśmy w Douglasowskim kalendarzu. Mini perfumka od Ariany Grande. To jest, nie wiem jaka to jest, chyba Rem, ale... I powiem wam, że taka w miarę, bo to jest taka większa pojemność niż te mini próbeczki, które się tam dziś dostaje w Sephorze, bo to była przesada, jakby taką tutaj dali. Ale już sobie pomachałam i jest bardzo ładna. A jeśli chodzi o czekoladkę, to jest biała. Powiem wam, ja ponoszę chwilę tą perfumę, ale naprawdę wydaje mi się spoko. I tego co wiem, te perfumy też nie są jakieś takie drogie, jak niektóre perfumy kosztują po 300 zł, bo one chyba w wersji takiej mniejszej, gdzieś stówka, dwie stówki, także spoko cena jak za no, bardzo ładną perfumę. Ja oczekuję właśnie na maturę próbną z języka polskiego, będę sobie ją pisać, bo dzisiaj tak są takie ogólnopolskie próbne, Chmura też dzisiaj je pisze. I był u mnie Mikołaj, także szybko wam pokażę, co dostałam. To, te przepiękne solniczka i pieprzniczka, przepiękne moje ukochane czekoladki. Dostałam 2 takie piękne zimowe kubki, a że bardzo dziękuję Mikołajowi za wspaniały prezent. Ja lecę na maturkę, bo chyba już jest. Znalazłam, wydaje mi się, że to jest ta perfuma. I zobaczcie, jak jest spoko cena. Naprawdę, 139 zł za 30 perfumki, to jest naprawdę super cena. Ja uwielbiam takie zapachy. Okej, zaczynamy. Wydrukowałam sobie wszystko, miałam chwilę problem, żeby to poprać, ale zepnę sobie to tutaj i... Będziemy pisać, już wiedziałam, że jest kilka lektur, które znam tak na luzie, także jakoś tam radę. Dobry wieczór. Przyszła pora, żeby podsumować tego vlogmasa, bo tutaj zaczynam kolejnego, także ogólnie nie każdy dzień po prostu był tu wypełniony jakąś niesamowicie ciekawą treścią, dlatego że ciężko mi jest nagrywać content na dwie osobne platformy, gdzie ten content jest taki sam, bo pokazuję wszędzie moje dni, a dzień przeżywam raz.
jak wcześniej Wam wspomniałam, na TikToku możecie na bieżąco oglądać, co się u mnie dzieje. A tutaj są te vlogi, no wiadomo, z opóźnieniem i to trochę inaczej wygląda. Wiadomo, to jest dłuższy format. Dajcie po prostu znać, jak Wy to widzicie i czy te vlog masy po prostu Was nie zanudzają. Powiem Wam, że to jest taki mój element tradycji, dlatego że to już jest któryś rok z rzędu, gdzie ja te vlog masy nagrywam. Także no, w tym roku nie mogło być inaczej, tylko po prostu ich będzie dużo mniej niż w poprzednich latach. Muszę Was tutaj przesunąć, bo odbija mi światło. Więc tak planowo będzie albo 4, albo 5 takich dłuższych filmików pokazujących moje tygodnie, albo troszeczkę mniej niż tygodnia. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, bo tutaj ja przedstawiam Wam moje wielkie plany, a nie wiadomo, co z nich, no niestety, będzie. Ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, że ja wyrobię z tym montażem tych wszystkich tutaj treści dla Was. Także jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, ja jak zrobiłam tą maturę, po prostu coś mnie odcięło. Wreszcie odśnieżyłam mój samochód, żeby jutro móc nim jechać. Zajęło mi to 2 godziny i później po prostu totalnie nie miałam już na nic siły. Dzisiaj tak bardzo kilka razy zabierałam się, żeby zacząć coś robić, ale nie zrobiłam nic, nic mi się nie chce, także na dzisiaj to wszystko porzucam. Dzisiaj są Mikołajki, czas odpoczynku. To jest właśnie ten moment, gdzie dotrwaliście do ostatniego momentu tego vlogmasa. Także ja się z Wami żegnam i koniecznie dajcie mi znać, który to jest już rok vlogmasów ze mną.